Dzień dobry, Katarzyna Mazur, magazyn Gentleman. Dziś moimi gośćmi są Mika Urbaniak, muzyk, malarka i Magdalena Adaszewska, pisarka, dziennikarka. Będziemy rozmawiać o życiu. Tak jest. Dzień dobry. Nam miło. Witamy. Bardzo nam miło gościć. Naszym takim pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania jest książka, której premiera... Którego? 22 marca. Czyli za chwileczkę. Tak jest. I na początek, co sprawiło, że ta książka w ogóle powstała? To może opowiedzieć. Tak. Wszystko zaczęło się od pandemii i od tego, że przeglądałam Facebooka i trafiłam na obrazy namalowane przez Mikę. Obrazy bardzo mnie zachwyciły, przepiękne, wspaniałe. Postanowiłam do Miki napisać. To było bardzo spontaniczne, to był taki odruch. Napiszę, powiem, że pięknie maluję. I tak zaczęłyśmy sobie korespondować. Okazało się, że Mika ma wiele ciekawych przemyśleń o życiu, o otaczającym nas w świecie. I tak zrodził się pomysł na książkę. Na książkę o niej, o jej życiu, o jej przeżyciach, o chwilach trudnych i o tym, jak zbudowała siebie na nowo. Książka była początkiem, praca nad książką to był początek naszej przyjaźni, która cały czas trwa. Bardzo często się kontaktujemy, dzwonimy do siebie, piszemy, nawet w nocy. Zawsze się przyjemy. Magda, śpisz? Nie śpisz. Mogę zadzwonić. Także to jest wspaniałe, ja się bardzo cieszę, ponieważ Mika jest wspaniałą osobą, dobrą. Ujęło mnie od początku w Mice to, że ona o nikim nie mówi źle. O wszystkich ludziach mówi dobrze i zawsze to dobro stara się z każdego wydobyć. Dlaczego, Mika, zdecydowałaś się opowiedzieć swoją historię niełatwą, generalnie obcym ludziom? Przede wszystkim chcę być częścią tego ruchu, który normalizuje, mówiąc o chorobach psychicznych, o depresji. Myślę, że to jest bardzo ważne. Czuję taką misję, jak byłam w moich takich trudniejszych stanach, jak wychodziłam z nich, zawsze myślałam do siebie, kiedyś chciałabym opowiedzieć swoją historię, żeby móc pomóc innym, szczególnie młode osoby, które, żeby być częścią tego ruchu, który walczy z tym wstydem, bo to, co nas najbardziej w mojej historii i bardzo często to, co nas tak jakby zatrzymuje przed szukaniem pomocy, jest poczucie wstydu i właśnie normalizując to i łamać te stereotypy i bariery, ta stygma jest dla mnie taką bardzo ważną misją w tym wszystkim, żeby mówić o tym, żeby ludzie się nie wstydzili, żeby właśnie szukali pomoc, żeby się nie czuli sami, tak? I to jest właśnie przede wszystkim ta misja. Co było dla was najtrudniejsze w tym procesie tworzenia książki? Rozmowy o takich sprawach najbardziej bolesnych, bo my spotykałyśmy się, rozmawiałyśmy, potem jeszcze przez telefon to wszystko gdzieś jeszcze raz, prawda, omawiałyśmy. Później ja to spisywałam, wysyłałam Mice do przeczytania, do akceptacji. Pojawiały się wątpliwości, prawda, czy chcemy o tym, czy chcesz o tym mówić, czy pisać. Sprawy najbardziej bolesne, tak, traumatyczne. Mówienie, przeżywając, to był taki proces bardzo odkrywczy, ale i też bolesny. Tak. I to był taki katarsis w tym wszystkim. I myślę, że Magdalena ma niesamowitą moc, silną empatię i myślę, że poznawając mnie sobie wyobrażam, że słyszeć te różne rzeczy ode mnie były, po prostu to przeżywało ze mną. Nieraz łzy nam leciały na spotkaniu. Poczułam od Magdy takiej ogromnej serdeczności i takiej empatii. I ja musiałam na nowo też to przeżywać i to trawić i też się zastanowić nad tym, ile chcę powiedzieć i jak to ująć. To był dosyć taki wymagający proces cały. Tak, ale to też jest, jeśli mogę dodać, ale to też jest piękne, że ja obserwowałam przez cały proces tworzenia książki, obserwowałam Mikę i jej taką przemianę, taką jakby odwagę, którą ona w sobie, z siebie wydobywała, żeby o czymś powiedzieć, opowiadać, dobrze, odważę się, powiem, może tym pomogę, tak? Potem czasami bywało tak, że był krok do tyłu, jednak nie, a potem znowu, dobrze, pomogę, bo jeśli to pomoże jednej osobie chociaż, to warto. Tak jest. I to jest wspaniałe. Tak jest. Także
To, na co ja zwróciłam uwagę, czytając książkę, to to, że zadajesz, Magda, pytania w taki dla mnie fantastyczny, nieoceniający sposób. Nie ma tam żadnego takiego podprogowego podchodzenia na zasadzie, a wiesz, bo ja jako domorosły psycholog, to wiem, że to było inaczej niż ty mówisz, albo coś takiego, co mnie uderzyło w tym sposobie, w jaki prowadzisz tą rozmowę. Bardzo dziękuję. To bardzo ważne. Bardzo ważne, że ktoś tak to widzi i ocenia. Zależało mi na tym, żeby to Mika mówiła, żeby to Mika siebie odkrywała, bez sugerowania czegokolwiek. Ja nie jestem od ocen, tylko od tego, żeby ktoś chciał mówić, rozmawiać. Wydaje mi się, że taka jest rola osoby, która przeprowadza wywiad. Mika, jakby duża część waszej rozmowy poświęcona jest twojej chorobie alkoholowej. Tak. I pojawia się tam takie zdanie, które zwróciło moją uwagę, z którym mówisz, że podobno moi znajomi martwili się, kiedy zaczynał mi się urywać film, ale nie wiedzieli, jak zareagować. I to jest coś, co dla mnie jest istotne, czyli jak ty z twojej dzisiejszej perspektywy widzisz rolę osób z zewnątrz, które widzą, że coś niedobrego się dzieje z ich przyjacielem, z ich dzieckiem, czy rzeczywiście można zareagować? Można coś zrobić? Czy ty na przykład pamiętasz tak, że mimo, że ludzie próbowali ci pomóc, twoi bliscy próbowali ci pomóc, to ty byłaś tak w tej swojej ścieżce, że absolutnie nie było szansy, żeby do ciebie dotrzeć? To znaczy, to jest bardzo trudne dla osoby tacy bardziej, bo mówimy o dwie osobne tak jakby rodzaj człowieka w naszym życiu. Te najbliżsi i te, którzy powiedzmy są znajomi, dalsi przyjaciele. I to jest trochę inaczej. Myślę, że ogólnie ludzi uciekają i się boją ludzi, których nie jesteś tak bardzo blisko zżyta, że oni nie chcą się zaangażować w innych ludzi w problemach i trochę to jest dla nich takie, nie wiedzą co zrobić tak naprawdę. Wiedzieli, że miałam problem, ale nie odważyli się, żeby na ten temat cokolwiek powiedzieć. To, na co zwróciłam uwagę w książce, to, że ty mówisz, że tobie nikt nie był w stanie pomóc, bo ty byłaś w takim buncie i w takiej swojej, wiesz, drodze, że nawet mama, która po prostu błagała, dziecko przestań i w ogóle zawróć z tej drogi, nie była w stanie tak do ciebie przemówić. To jest chyba najtrudniejsze dla osoby bliskich, żeby problem polega na tym, że jak ta choroba się tak bardzo rozwija, jak ona jest już tak na takim głębokim miejscu, to bardzo to jest trudne, żeby wyciągnąć kogoś z tego i właśnie dlatego bardzo ważne jest, żeby radzić się ze specjalistów, ludzi, którzy mają z tym doświadczenia. Tak jak moja mama poradziła się specjalistą od uzależnień, który wtedy powiedział, że jedyna rzecz, którą może mnie uratować, jest taki ultimatum, bo są pewne tak jakby reguły, które dotyczą uzależnienia, które są inne niż i inne problemy po prostu, bo żeby wyciągnąć tego człowieka z tego bagna, trzeba naprawdę poruszyć go maksymalnie i go wystraszyć. I właśnie to na mnie zadziałało wtedy. No. Tak, że mama powiedziała tobie, albo skończysz pić, albo się ode mnie wyprowadzasz, tak? Tak, jakby albo, dokładnie. Albo. Postawia ultimatum i to podziałało, prawda? Dokładnie, no. Dokładnie tak. No, tak, tak. Chociaż to było trudne, prawda, dla matki. Oczywiście, to jest bardzo trudne. Bo matka zawsze chce pomagać i mieć dziecko przy sobie, blisko. Alkohol to jedna kwestia. Kolejna kwestia, która pojawia się w książce, to kwestia twojej choroby afektywnej dwubiegunowej. Powiedz mi, jak ty pamiętasz ten moment, kiedy dostałaś diagnozę? Ja pamiętam, że ja byłam w rozpaczy. Ja pamiętam, że miałam takie poczucie, dlaczego ja czułam się bardzo w tym zagubiona. Po pewnym czasie zaczęło to wyjaśniać pewne rzeczy w moim życiu, ale pierwszy taki mój okres zmierzenia się z akceptowaniem to, że miałam tą chorobę, to było właśnie rozpacz i takie właśnie emocje i zaprzeczanie, że coś takiego jest. Nie chciałam być chora. Może gdybyś mogła naszym odbiorcom przybliżyć albo powiedzieć, na co zwrócić uwagę
jeżeli chodzi o własne samopoczucie, żeby może nie przegapić tego momentu, kiedy zaczyna się coś złego dziać? U mnie to wyglądało tak, że były bardzo skrajne stany i że pierwsze znaki, przeżyłam depresję i pierwszy taki znak, że coś jest nie tak, było jak nie chciałam wychodzić z łóżka do szkoły w uniwersytecie i zaczęłam i wtedy przerwałam szkołę i pierwszy raz miałam myśli samobójcze. Przez jakiś tam okres czasu i myślę, że gorsze samopoczucie, które trwa ileś tam czasu i obniżony nastrój i oczywiście myśli samobójcze, to jest ten naprawdę taki znak, że coś się z nami dzieje nie tak. Czy ty, Magda, zanim podeszłyście do tematu książki, próbowałaś się dowiedzieć czegoś więcej o chorobie afektywnej dwubiegunowej? Czy już wiedziałaś? Czy... Czytałam sporo na temat tej choroby, no ale tak naprawdę to najwięcej dowiedziałam się od Miki, bo to jest, prawda, jeśli człowiek mówi o sobie i o tym, co przeżywa, co przeżył, to jest najbardziej takie prawdziwe. Bardzo mnie to wszystko uderzyło, to Mika z taką szczerością opowiadała mi o swojej depresji, o tym, że potem przecież już miałaś ukochanego swojego, prawda, Wiktora, a pojawiały się te myśli samobójcze. Nie zapomnę, jak mi opowiadałaś o tym, że byliście gdzieś w galerii handlowej, a ty tylko myślałaś o tym, żeby gdzieś skoczyć w dół. Co też ważne jest, że tą książką chcemy pomóc, taki był cel, prawda? Tak sobie cel obrałyśmy. Chcemy pomóc ludziom, którzy się mierzą z tą chorobą, ale również rodzinom, bo rodziny bardzo często nie wiedzą, co zrobić, jak pomóc, tak, w jaki sposób, czego nie mówić osobie, która ma depresję, żeby nie pogrążyć jeszcze bardziej, co zrobić, żeby ta osoba wzrastała, żeby chciała się leczyć, jak się opiekować. To są wszystko bardzo ważne rzeczy. To jest taki początek, prawda? Dokładnie dział tak. Dalszych. To jest troszkę tak, no nie troszkę, tylko generalnie jest tak, że jeżeli choruje członek rodziny, to choruje tak naprawdę cała rodzina. Tak. Jak było u ciebie bo ty powiedziałaś, nie chciałam być chora, tak? Nie chciałam zaakceptować diagnozy. A jak sobie z tą diagnozą i taką tak naprawdę długofalowością tego, co przed wami poradziła twoja rodzina, twoi najbliżsi? Z miłością do tego podchodzili, ale myślę, że też to było dla nich trudne, żeby zaakceptować i to też był dla nich proces. A myślę, że były elementy też zaprzeczanie, że jakoś z tego wyjdę, że myślę, że najtrudniejszy element tego na przykład dla mojej mamy było to, że jak się ma tą chorobę, to jest tak, że trzeba brać leki do końca życia i myślę, że dla mojej matki to było najtrudniejszy element w tym wszystkim. Tak szczegółowo, że to jest na zawsze. Ona jakoś nie chciała w to uwierzyć. Ale to był proces. Razem odnajdowaliśmy się w tym wszystkim. Kasia mi bardzo pomagała, wysyłała mi książki, przyjeżdżała do Polski ze Stanów i wspierała mnie. I myślę, że stanęli na wysokości zadania, bycie wsparciem niesamowitym. I mój ojciec zawsze miał do tego taki, że nie oceniał, taki dystans do tego, że nie czułam się jakoś, Boże, nie, moja córka jest chora psychicznie, nie, to tak nie może być, nie było nic takiego. Było takie zrozumienie w tym wszystkim. Tak, bo bardzo ważne jest zrozumienie tej choroby. Ludzie bardzo często popełniają błąd, myśląc, że depresja jest obniżeniem nastroju. Idź pobiegaj, zjedz kawałek czekolady, prawda? Od razu będzie lepiej. To nie tak. To jest ciężka choroba. Weź się w garść. Weź się w garść. To są rzeczy, których nie wolno robić, nie można mówić, prawda? Tak. Bo to jest poważna, ciężka choroba. Dokładnie wspomniałaś tak. o lekach. W twoim przypadku, jak i zresztą w większości przypadków pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą afektywną dwubiegunową pojawiła się też konieczność leczenia w szpitalu psychiatrycznym, tak. To często jest taka bariera, której nie chcemy pokonać, czyli pojawia się myśl, może się wyleczę naturalnie, może to minie. Co się musi wydarzyć, żebyś sobie powiedziała, okej, to jest jedyna ścieżka, która istnieje, żebym ja była
żebym ja był zdrowy. To znaczy w moim przypadku bardzo duży wpływ miał na to mój lekarz, który jest niesamowitym lekarzem, bardzo empatycznym, który bardzo mi pomógł w tej ścieżce i ja go zaufałam i on to zaproponował i próbowałam tak się do tego podejść, nie zastanawiając się nad tym za bardzo, nie zakładać z góry, jak to będzie. Oczywiście był strach, oczywiście ta myśl i w ogóle ten cały proces bycia w szpitalu to nie jest łatwa rzecz, ale zaufałam lekarza i to zmieniło moje życie kompletnie. Po prostu to było niesamowite dla mnie doświadczenie i poznałam niesamowitych ludzi, tam była niesamowita opieka i bardzo mi to pomogło i chciałabym też poprzez tą książkę, żeby normalizować szukanie po pomocy i żeby ludzie nie myśleli tak strasznie o szpitalach psychiatrycznych, bo oni się kojarzą w takim złym sposób, że tam straszne rzeczy się dzieją, że jakoś tak tam było dla mnie, to było dla mnie niesamowite, odkrywcze, wspaniałe doświadczenie, które bardzo mi pomogło w mojej drodze leczenia i bardzo jestem wdzięczna mojemu lekarzowi, że namówił mnie na to i że tam byłam nieraz. Tak, bo ważne jest, żeby się nie wstydzić, żeby zrozumieć, że leczenie jest bardzo ważne, żeby się nie wstydzić tego, dokładnie, tylko przyjąć to, prawda? To jest bardzo, jest podstawa. Dokładnie. Słuchajcie, teraz nasunęło mi się takie pytanie, bo przypomniała mi się taka sytuacja sprzed bodaj roku, kiedy Jarek Kuźniar w jakimś swoim programie w trakcie rozmowy nazwał osobę z depresją, znaczy rozmawiając z nią, użył sformułowania chory psychicznie. I to rozbudziło w internautach taką falę hejtu, że jak można użyć formy chory psychicznie. Czyli jak już rozmawiamy o chorobie, jak ją nazywać w przestrzeni publicznej, żeby nie infantylizować, ale też żeby nikogo nie dotknąć. Jakie wy macie swoje doświadczenia? Dla ciebie, Mika, myślenie o sobie w kategoriach jestem chora psychicznie ma jakiś negatywny wydźwięk, taki pejoratywny? Chciałabyś, żeby to inaczej nazywać? Problem polega na tym, że ludzie to używają jako coś negatywnego, ale to jest nazwanie czegoś po imieniu i to jest tak, jak jest. I ja myślę, że nie należy od tego uciekać. Bardzo niestety mówienie o on jest wariat, ona jest wariatka, albo są takie uformułowania, które są i właśnie to pokazuje, ile jest jeszcze strachu, jeśli chodzi o problemy psychiczne, o choroby psychiczne, ile my tego, ile w to widzimy negatywnych rzeczy i ile z tego my tak naprawdę nie rozumiemy jako społeczeństwo jeszcze do końca, ale tak bym powiedziała. Tak, tak, bo osoby z tego rodzaju chorobami kojarzą się właśnie tak, ojej, ostrożnie, to jest chory, szpital psychiatryczny, to ciągle to jest temat tabu, prawda? Tak rozmawiałyśmy, że jest, u nas to jest temat tabu nadal i trzeba to przełamywać, trzeba ludziom i właśnie tą książką chcemy pokazać, że chcemy to odczarować. Tak, że, tak. To jest choroba, czy rzecz, sprawa, która może się przytrafić każdemu, w każdym momencie życia. To, co pojawia się też w książce i dla mnie jest też tak teraz mi się to pojawiło, takim odczarowywaniem pewnych, może nie tyle tabu, ile trudnych tematów, jest to, że ty, Mika, opowiadasz o tym, w jaki sposób byłaś traktowana przez dzieciaki w szkole podstawowej. To jest temat, który już powoli zaczyna się pojawiać w naszych mediach, ale jeszcze bardzo raczkujący. Ja jako mama dziesięciolatki widzę, jak dzieci potrafią być okrutne w stosunku do siebie. O tym się mało mówi, a jak czytałam twoją książkę, to sobie uświadomiłam, jak bardzo duży wpływ to miało na później kształtowanie twojego postrzegania samej siebie. Tak, na pewno. Były takie wtedy bardzo modne Polish jokes i byliśmy inni, byliśmy z Polski, to znaczy urodziłam się w Stanach, ale oni nas widzieli z szkoły, że byliśmy inni, że z Polski, że co tam inni rodzice, moja mama jak do nas przychodziła ze swoimi ogromnymi, pięknymi, czerwonymi włosami, kolorowa, taka inna, no wszystko było u nas inne od wszystkich i niestety
niestety byli okrutni w tej szkole wobec nas i na pewno to wywarło na mnie dużo, duży wpływ na to, jak ja się czułam w szkole i jak tam wszystko się rozwinęło. No to było trudne, tak? Tak, bo opowiadałaś mi, że i to o tym jest w książce, że dzień w szkole zaczynał się od takiego no hejtu, od żartów, prawda? Taki, no, nazwijmy to żarty, to nie był żart, to był po prostu, tak jak dzisiaj mówimy, hejt. I tak zaczynał się dzień. Tak. Skoro już wspomniałaś o pięknych, rudych włosach swojej mamy i jej pokorności, w książce pada takie pytanie, czy trudno jest być córką Urszuli Dudziak i Michała Urbaniaka? Jak ty na to patrzysz z dzisiejszej już dorosłej perspektywy? Tak, były okresy w moim życiu, kiedy to było uciążliwe. Przede wszystkim to było związane z tym, że ja wywołałam sobie taką ogromną presję, że muszę dorównać, czy muszę osiągnąć jakiś tam wymarzony sukces, nie wiadomo jaki, żeby móc się czuć jakoś, żeby dorównać. I walczyłam z tym i myślę, że to jest ciężko być córką sławnych osób z tego względu. I to też zależy, jaki kto ma charakter. Ja akurat miałam taki charakter dorastania, że to było dla mnie dosyć trudne, ale z tego wyszłam i już nie porównywuję się i moją ścieżkę tak jakby zaczęłam tworzyć powoli i przede wszystkim nie porównując się, w ogóle porównywanie się do innych osób jest bardzo niezdrowe. To w AA w programie jest Desiderates i tam bardzo ładnie jest taki cytat o tym, żeby się nie porównywać i myślę, że i to był proces dla mnie, wychodzenie z tego i tak właśnie nie porównywać do moich rodziców, nawet do innych osób, po prostu być sobą jak najbardziej. Myślę, że odnalazłaś swoją ścieżkę, prawda? Tak jest, dokładnie. Masz swój styl inny. Tak, prawda? Dokładnie. I to jest bardzo ważne. Tak. To tak na koniec naszej rozmowy, właśnie a propos tego, gdzie ty dzisiaj jesteś życiowo, ze swoją chorobą, ze swoim nałogiem, ze swoimi miłościami. Już jest prawie 4 lata już teraz, gdzie jestem w remisji w chorobie, jestem w równowadze i bardzo jestem z tego zadowolona i to mi daje też przestrzeni, żeby więcej budować w moim życiu i właśnie pracujemy nad nową płytą, planuję następne projekty, będziemy mieli podcast też, planujemy mieć podcast na tematach zdrowia psychicznego i różne projekty fajne, które tworzymy teraz i bardzo się cieszę. Właśnie ten pierwszy singiel już jest dostępny i można sobie tam sprawdzić i posłuchać. Ja bardzo mi to sekunduję we wszystkim. We wszystkich działaniach, bo widzę, że jest szczęśliwa, uśmiechnięta, że robi to, co kocha, co lubi i idzie do przodu w życiu. I idzie do przodu. I to jest bardzo ważne. Tak jest. Nie pozostaje nic innego, jak zachęcić wszystkich Państwa do czytania książki i do poznawania historii i do otwierania się na trudne tematy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.